Strzała Tuolo, witam Was na kanale Kolba TV. Dzisiaj po raz kolejny mam ogromną przyjemność gościć u nas Tomka Laskowskiego. Cześć Lasek. Witam Was serdecznie. A tematem dzisiejszego odcinka będzie setup, czyli konfiguracja jednej z najbardziej podstawowych, takich popularnych platform, czyli AR15. System AR-15 to jest cywilna wersja karabinka M4, tego wojskowego. Tak, czyli dosłownie. Taki rodowód raczej bojowy, prawda? No, to jest to karabinek oparty na tej platformie, dedykowanej, jak to się mówi, do działań bojowych oczywiście. A przez swoją popularność, którą zdobył w wojsku i w użyciu bojowym, wszedł też na rynek cywilny. Dokładnie. I co istotne, kupując, osoba, która kupuje AR-15, nie będzie raczej jej używać do takich statycznych strzelań na 50 metrów w takiej postawie typowo, powiedzmy, sportowej, tylko raczej do wykorzystania takiego dynamicznego, do strzelania dynamicznego. No tak, oczywiście, ale tak jak powiedziałem, jest to karabinek wielofunkcyjny, wielozadaniowy, więc ludzie w tym przekroju użyteczności i użytku stosują go do wszelakich form działania, tak jak powiedziałeś, dynamicznego, taktycznego, w wymiarze cywilnym, jak też sportowego, gdzie adaptują w jakiejś tam formie, przystosowując właśnie do tego sportu. No właśnie, czyli to słowo klucz, przystosowanie. Wszystko zależy od tego, jak zbudujemy tą naszą platformę. Personalizacji. Tak, dokładnie. A mam takie pytanie, nasunęło mi się. Czy wy w jednostce mieliście oddzielnie broń do treningu i oddzielnie na przykład do działań bojowych, czy to było to ta sama jednostka? Nie, nie było takiej opcji. W wymiarze treningowym musieliśmy pracować na broni, którą będziemy używać w wymiarze bojowym. Ze względu na to, że po prostu pewnego rodzaju układ, konstrukcja miało być tak, jak powiedzmy w normalnym wymiarze bojowym, czyli miałem po prostu skonfigurowany optymalnie karabinek, idąc do treningu, idąc do działania, do wykonania zadania, pracowałem na jednej platformie. Czyli dokładnie wiedziałeś, gdzie co masz, manipulatory, tak. Optyka. Tak, to było tak, powiedzmy, już zakodowane w głowie. Ja nie musiałem się zastanawiać, gdzie co, jak obsłużyć, przestawić, czy też, powiedzmy, ustawić, żeby po prostu ten karabinek optymalnie wykorzystać w swoich działaniach. Tak, oczywiście. A jak to wyglądało z konfiguracją? Bo rozumiem, że jeśli chodzi o platformę, czy dostawaliście na przykład M4 na całą jednostkę. Tutaj akurat nie było możliwości, żeby sobie wybrać na przykład, że ktoś tam strzela ze Skara, ktoś inny z M4. Dostawaliście M4 i z nich korzystaliście. No tak, na początku mojej zabawy, kariery i przygody w gromie, no to dostaliśmy, ja osobiście otrzymałem Knighta, czyli karabinek amerykański. Później to był karabinek HK 416 i tak w jednym przypadku, jak i w drugim, oczywiście konfiguracja jego zależała od dostępności sprzętu, który był w danym momencie. Zaczynając przygodę w firmie, zwyczajnie dostępność sprzętu była w pewnym sensie szeroka, ale nie tak bogata, jak sukcesywnie rynek tego sprzętu się rozwijał. W momencie, kiedy już weszły 416, zakres i wyposażenia, i doposażenia, i modyfikacji karabinka do własnych potrzeb zaczął się rozwijać i tego sprzętu, tych możliwości pojawiało się coraz więcej, dzięki czemu nasze modyfikacje i personalizacje się rozwijały po prostu. To jest właśnie bardzo istotne. Chciałem, żeby to wybrzmiało. Czyli mieliście wpływ na to, jak będzie wyglądał wasz karabinek, gdzie będzie, jakie będą chwyty, jaka będzie optyka i tak dalej. Na to mieliście pełny wpływ. Tak, główny osprzęt był oczywiście standardowy, bo tak jak każdy z nas operatorów otrzymywał pewnego rodzaju standard, ale pewne drobiazgi, o których będziemy mówić za chwilę, można było sobie, powiedzmy, indywidualnie dobrać do własnej koncepcji budowy karabinka. Oczywiście nie było to jakieś ogromne zmiany, ale minimalne lub pewne, które wpływały na poprawę pracy na tym karabinie. Pamiętam nawet taką anegdotkę. Kolega z Lublińca przyjechał kiedyś do nas, do sklepu, miał jakiś budżet, który dostał, wiesz, z jednostki i musiał go sobie rozdysponować na jakiś sprzęt, pytał o optykę i tak dalej. Tak.
Tak to było przynajmniej w Lublińcu u nich w około 2005-2006 roku. No to super, bo to wtedy jeszcze akurat piąty dokończyłem swoją przygodę w Lublińcu, ale był to jakiś tam indywidualny lub jakiś tam pakiet, który się pojawił. My mieliśmy raczej, jak powiedziałem, sprzęt w dyspozycji, który otrzymywaliśmy z przydziału, a indywidualnie, jeżeli mieliśmy możliwość zakupu, a taka możliwość zakupu często pojawiała się podczas naszych wyjazdów na misję, personalizowaliśmy karabinki dzięki temu, że mieliśmy łatwiejszy dostęp do różnego rodzaju sprzętu, który nawet ściągaliśmy ze Stanów, taka jest prawda. Konstrukcja AR-15 to trochę takie klocki Lego. Można to poskładać w dowolny sposób, ale od twojego doświadczenia zależy, czy zrobisz to prawidłowo i czy to wszystko będzie miało ręce i nogi. Znasz się, Olek, tak wrzucając szybko do tematu, oczywiście tak, ale dobrze wiemy, że pewna przesada w tak zwanej modyfikacji, czy też osprzęcie na karabinku wcale nie musi nam poprawiać albo ułatwiać pracy, którą będziemy realizować lub zadań, które będziemy chcieli wykonywać na nim. Nie? No, oczywiście, może czasem lepiej nie przesadzać, ale nawiązuję do rynku amerykańskiego, który jest ogromny, jeśli chodzi o sprzęt. I bo z czego w ogóle składa się ten karabinek AR-15? Z dwóch tak naprawdę zasadniczych części. Upper receiver i lower receiver. Lower receiver, tak. No, tutaj mamy dwóch zasadniczych i kluczowe elementy, które wpływają na to, że później w tym układzie możemy na karabinku, czy też na, powiedzmy, części bufera umieszczać różnego rodzaju tak zwane nasze koncepcje. Czy kolba, koncepcja kolby i jej jakby kształt, charakter, czy też osprzęt, który będziemy umieszczać tak na łożu lub górnej części karabinka, które jest kluczowe i tutaj będziemy montować różnego rodzaju opcje tak celowników mechanicznych, jak i optoelektronicznych, jak też różnego rodzaju innego sprzętu, który będzie nam pozwalał, pomagał realizować nasze zadania albo po prostu realizować naszą pasję. Dokładnie i będziemy właśnie to robić, będziemy właśnie to konfigurować, ale nawiązuję do tego rynku amerykańskiego, ponieważ Amerykanie bardzo lubują się właśnie w konfiguracji każdej dosłownie części i oni są w stanie zbudować tego AR-a, no bo mają takie możliwości od podstaw. Właściwie to nie muszą kupować gotowej platformy, nie. Tylko kupują sobie oddzielnie apera, oddzielnie lufę, oddzielnie spust. Wszystko praktycznie można dokupić z różnych firm. Tak, dosłownie, bo rynek amerykański jest potężny, potężne doświadczenie i jak korzenie, które rozbudowywały ten cały przemysł od lat. Możliwości tego rynku, elementy też i doświadczeń, które pojawiały się dzięki armii amerykańskiej, walce i zastosowaniu różnego rodzaju rozwiązań tworzonych w czasie właśnie działania i wykonywania różnych zadań. Przemyślenia, wnioski, które pojawiały się po powrotach, chociażby żołnierzy, którzy chcieli też w jakiś sposób zmodyfikować i ulepszyć właśnie swoje karabinki, miały odzwierciedlenie albo mają odzwierciedlenie w tym, że pojawiło się bardzo dużo firm, które po prostu zauważyły ten potencjał i zaczęły produkować osprzęt do tego karabinka. Tak? Osprzęt, jego elementy, modyfikacje, tak. Ulepszenia, poprawiając chociażby czy charakter spustu, czy elementy chwytu łoża, czy element kompensatora ognia, różnych rzeczy, czy element żerdzi przeładowania obustronnej, jednostronnej, która pozwala pracować tak ludziom, którzy działają na lewej i prawej ręce, też, tak, aby ułatwić dokładnie. I, tak. Albo przejść z prawej na lewą. Dosłownie, czy przejść z prawej na lewej obsługując karabinek, nie? W Polsce wygląda to trochę inaczej. Kupujemy gotowego AR-a i potem ewentualnie dokupujemy jakieś części, które nam po prostu pasują. Już powolutku jest, jak to się mówi, możliwość zbudowania własnego AR-a w niektórych firmach, bo się pojawiły polskie firmy, ale tak jak mówisz, duża, ogromna część to jest dalej baza, dalej jest platforma, dalej jest element, który jest w całości, broń w całości, a potem ewentualnie zaczynamy budować jakąś albo wprowadzać pewnego rodzaju modyfikacje, nie? Tak. Może to korekt. To w sumie może ma jakieś uzasadnienie, ponieważ tak, postrzelamy sobie na takim stokowym AR-15 i zobaczymy, co nam pasuje, co nam nie pasuje. I wtedy sobie wymieniamy
ewentualnie na jakieś inne elementy. Tak, tylko że miejmy też to na uwadze. W momencie, kiedy byśmy mieli możliwość zbudowania tego Aera od podstaw, tak jak w salonie samochodowym, tak. Życząc sobie pewnego rodzaju modyfikacji od początku, to zaoszczędzilibyśmy pewien pakiet gotówki, która przydałaby się nam na coś innego. Tak? A tu musimy wyjść z bazą, po czym wprowadzamy modyfikacje, które kosztują. Nie? Zgadza się. No i u nas w kolbie też pojawiają się te części zamienne, choćby na przykład takie bardzo fajne spusty, Hyperfire. Mam tutaj dwa spusty, ta oferta jest większa, ale tutaj mamy, tak, pierwsza wersja jest to spust taki milspekowy. Fabryczne spusty, przynajmniej na przykład w moim karabinku, są twarde. Są twarde. Ta kultura pracy nie jest za dobra. Oczywiście. Nie ma, nie jest to spust dwustopniowy, tylko jednostopniowy. Tak, mają taki troszeczkę oporny charakter pracy. Dokładnie tak. Albo się przyzwyczajmy, albo nie i wtedy dokupujemy coś innego. I właśnie Hyperfire robi takie spusty. Możemy sobie dokupić spust typowo taki, powiedzmy, militarny, czyli jest bardzo delikatna ta pierwsza droga i jest fajny, krótki reset. Co fajne, można go ustawić w trzech różnych jakby twardościach. Jasne. Miękki, średnio twardy i twardy. Ale na pewno kultura pracy jest dużo lepsza niż tego fabrycznego spustu stokowego w Aerze. U nas podobnie. U nas na początku, żeby troszeczkę zdradzić tajemnic firmy, wykorzystywaliśmy spusty najtowskie. Ze względu na to, że bardzo fajnie ten charakter spustu wyglądał. Pracy bardzo przyzwoita praca i 416 właśnie miała taki typowo twardy charakter spustu, typowo twardą specyfikę. Nie przesadzaliśmy z tą lekkością, bo wiadomo, że w tym działaniu bojowym raczej dobrze jest mieć czucie tego spustu, ale fakt był taki, że te modernizacje już powolutku wkraczały, modernizowaliśmy, kombinowaliśmy troszeczkę, żeby było lepiej, żeby rytm i praca na języku spustowym była lepsza, żeby, tak jak właśnie mówiłeś, ta kultura była lepsza, nie było jakichś tam oporów mocnych, albo skoków, albo problemów z pracą na języku spustowym. Czy jakieś szlifowanie, wymiana sprężynek, tego typu? Z tym szlifowaniem oczywiście też, ale też nie było można za bardzo przesadzać. Co do raczej, to chodziło tutaj o te właśnie spusty z regulacją, które pozwalały tak wyregulować też charakter i nacisk, jak też ten reset, który pracowaliśmy nad tym, żeby fajnie ta rytmika pracy w czasie naszego działania i szybkostrzelność była dosyć dobra, żeby wykorzystać. Pracowaliśmy raczej na ogniu pojedynczym, więc tutaj ten trening powodował, że tak jak mówię, żeby charakter pracy na języku spustowym był płynny i rytmiczny, szybki. No właśnie. Jeśli chodzi o spusty tej marki, to są też spusty typowo dwustopniowe, czyli sportowe. Wyregulowanie tego spustu jest jeszcze lepsze. Tam są około 3 funtów, o ile się mylę, 3,5 funta. Tak. I przede wszystkim dwustopniowy spust z bardzo takim fajnym, wyczuwalnym resetem. I na języku spustowym jest taki płaski nakładka, element. Taka nakładka, dokładnie, która pozwala jeszcze lepiej wyczuć ten spust. Tak, bo tu już jest typowa taka specyfika sportowa. No tak. I tutaj mamy właśnie ten kierunek Aera w stronę sportu, nie? Gdzie tak. Zostaje. Ale wiesz, właśnie pomyślałem, że fajna opcja do Aerów, czy tam AR-15, czy AR-10, bo też to do AR-10, z długą lufą, czyli do precyzyjnego strzelania. O właśnie, też chociażby. Działania bojowe, ale precyzyjne strzelanie na większe odległości. No to, tak. To też wtedy taki spust. Tak, wykorzystywany AR jest do takich strzelań. Oczywiście, jeżeli to jest też kwestia po prostu, jaki pocisk używamy, czy 223, czy AR w formule 308. Mhm. I wtedy możemy właśnie dostosować specyfikę pracy spustu tak, aby wykorzystać albo osiągnąć jak najbardziej optymalny wynik. Nie? Dokładnie. Jeśli chodzi o takie elementy zamienne typowo do upgrade'u AR-a, w kolbie mamy tego, mamy fajną ofertę, natomiast w tej chwili skupimy się raczej na konfiguracji AR właśnie na zewnątrz. Czyli te wszystkie elementy, które tutaj zebrałem, dzisiaj będziemy konfigurować AR-a. O tym upgrade'zie tego AR-a w środku można by wiele o tym mówić, ponieważ mamy tam trochę części i generalnie też jest kwestia tego, co się zużywa, co się tak naprawdę niszczy i ewentualna potem wymiana tego i naprawa i cała konserwacja AR-a. I to jest temat dosyć długi,
Rzeka. Temat rzeka i myślę, że może to jest fajna opcja na kolejny odcinek właśnie z Tomkiem, a ty jesteś praktykiem właśnie tego typu sprzętów, musiałeś sobie radzić, nie wiem, z naprawiami, konserwacją. Olek, tak, temat jest taki, żeby tutaj nie przynudzać i nie zanudzać naszych widzów. Obecnie często sam realizuję jakieś modyfikacje lub też naprawy, drobne. Bo kluczowe naprawy, tak jak wymiana lufy czy elementu zamka, no to jest wiadomo już jakby warsztat i tak dalej. Ale jaki przykład powiedz, na przykład co robisz? Co chociażby robiłeś? Modyfikacja, wymiana bufera na powiedzmy 6-stopniową regulację, nie 4-stopniową. Elementy wymiany spustu to jest też jakby temat, który bezproblemowo realizuję u siebie na warsztacie. Obsługa typu wymiana łoża, czy jego demontaż w celu oczyszczenia, wyczyszczenia składowych, tak jak tutaj mamy system tłokowy i czasami trzeba się dostać do tego bloku, który po prostu jest zabrudzony, więc takie rzeczy wymieniam. Wymiana kompensatora ognia, czy też takie rzeczy, które wpływają jak elementy pracy na chwycie, chwyt, jego modyfikacja, bo fabryczne są różne, więc jeżeli mam możliwość zakupienia lub zmodyfikowania, oczywiście również. Modyfikacja, zamontowanie takich rzeczy jak chwytu z przodu, czy też takiej tak zwanej, przepraszam, tutaj mamy chwytu elementu, który ułatwia trzymanie karabinu w części przedniej. Elementu osprzętu, chociażby celowniki, niecelowniki, latarki, takie rzeczy realizuję i montuję sam. Także to są rzeczy, które bezpośrednio wymieniam i zakładam osobiście. No, słuchajcie, Tomek prowadzi firmę szkoleniową Grom Academy. Zapraszamy, jak ktoś jest zainteresowany. No i pomimo tego, że już nie jest w jednostce, to nie znaczy, że nie strzela, ponieważ przepuszczasz przez te swoje jednostki bardzo duże ilości amunicji. No i trzeba siłą rzeczy się zaopiekować tym, żeby ten sprzęt jakby służył. Tak, bywa, że karabin ulegnie jakiejś tam małej dysfunkcji na szkoleniu, więc tutaj jest szybka naprawa, szybka korekta, jeżeli coś jest poważniejszego. W firmie było super, bo mieliśmy technika, który nam realizował naprawy i tutaj było super, bo można było po prostu iść do niego i on, rusznikarz, nam to bardzo szybko i sprawnie usunął. Jeżeli było coś poważniejszego, jeżeli nie, to również żeśmy starali się sami usuwać i naprawiać. To słuchajcie, krótka piłka. Jeśli bylibyście zainteresowani takim odcinkiem z Tomkiem, gdzie Tomek pokazuje te wszystkie niuanse, jeśli chodzi o R15, konfiguracja bardziej taka wewnątrz, ewentualna naprawa i oczywiście konserwacja, dajcie znać w komentarzach, postaramy się taki odcinek dla Was zrealizować. No i co, kupiliśmy sobie karabinek R15 i cieszymy się, ale okazuje się, że koszty to dopiero się zaczęły, bo musimy sobie kupić tak optykę, tak, bo często to są golacy, nawet nie mają otwartych, optykę, no potem wraz z wzrostem świadomości tego, czego byśmy sobie oczekiwali, to dokupujemy. Także no, przygotowałem trochę sprzętu. Chwyty, różnego rodzaju latarki, elementy dopełnienia też łoża, czy powiedzmy jakieś tam powiedzmy chwyty przednie, które pozwalają nam bardziej ustabilizować ten element ułożenia dłoni na części przedniej broni. Jak też mając tą świadomość, zaczynamy uzupełniać właśnie o spusty, o powiedzmy pewnego rodzaju też optykę, bo powiedzmy te przyrządy mechaniczne, które mieliśmy, nas już nie satysfakcjonują, rozbudowujemy, dokładamy i nagle wartość sprzętu jest większa od karabinka. Samego karabinka. To co, zaczynamy? Oczywiście. Tomek, ja proponuję, żebyśmy się podzielili robotą. Prosiłbym, jakbyś ty mógł montować, a ja będę opowiadał o tym sprzęcie. No, w końcu ja go tutaj ściągnąłem, więc coś Wam o tym sprzęcie opowiem. Od czego zaczynamy? Optyka? Słuchaj, może tak, konfigurujemy do Sikuba. Możemy do Sikuba, bo to jest chyba 10,5. 10,5 cala, więc to jest karabinek krótki. Możemy wejść, zmontować taką bazową opcję do działania na krótkim dystansie z celownikiem, z powiedzmy chwytem, z kolbą. Może być latarka do tego i zamkniemy temat, a później rozwiniemy to dalej. No i mamy kolbę, nie? Kolba. Może słuchajcie, powiem Wam parę zdań na ten temat, ponieważ jest to kolba marki B5 Systems, amerykańska, produkowana w USA. Mega fajna jakość. Jest to według opinii Amerykanów, ponieważ u nas jest to absolutna nowość, jest to lepsze niż Magpul, lepiej wykonane, z bardzo dobrych elementów,
Także jest tych kolb kilka rodzajów. To jest taka najprostsza, najlżejsza, ale mamy też trochę bardziej rozbudowaną, która tutaj ona jest trochę szersza. I co też istotne, tutaj ma dwa pojemniki, schowki na przykład na baterie. Na baterie. To się w ogóle całe wyciąga. Więc możemy sobie jakieś tam bateryjki schować do naszego sprzętu. Ta jest trochę większa i ta najbardziej precyzyjna kolba jest to Precision Long, która raczej stosowana jest do też AR-15, ale dłuższych, tych karmików bardziej precyzyjnych. Tutaj możemy regulować sobie bakę, ale możemy też sobie stopkę, odległość stopki, czyli dostosować po prostu tą kolbę pod własne oczekiwania, wymagania. Dokładnie, preferencje. Tak. Fajna, ona jest dosyć ciężka, bo waży niecałe 600 gramów, ale widać po prostu, że jest to naprawdę kawał solidnej roboty. Także co, konfigurujemy. Tą na razie zostawiamy. Użyjemy tą najprostszą wersję, dlatego że tak jak powiedzieliśmy, ma być to karabinek zwinny, mobilny i do pewnego rodzaju działania, powiedzmy tego Sikuba, gdzie musimy wchodzić i pracować płynnie, dynamicznie. Nie ma tutaj jakiejś komplikacji, bo kolba sama w sobie już ma, powiedzmy, cały element przygotowany do montażu, a kluczowym elementem, żeby zamontować na buferze, no to jest odciągnięcie tutaj tego elementu, który jest blokady. Tu mamy czpień w środku. On musi być usunięty, żeby płynnie nałożyć kolbę na bufer. Więc wystarczy, kiedy odciągniemy w dół i wprowadzimy, przytrzymaj mi proszę, wprowadzimy kolbę w miejsce do niej przeznaczone. Ile mamy? 6-stopniowa regulacja, więc tutaj możemy mieć jakby już możliwość dosyć mocno rozwiniętą regulacji. Zazwyczaj są 4-stopniowe. W ogóle oferta w B5 System jest bardzo duża. Kolby to jest taki najważniejszy element, najważniejsza oferta tej marki, ale mamy też chwyty, które zaraz zamontujemy. Zaraz powiem o nich parę zdań. Mamy takie osłony, tu przygotowałem osłony do M-Locka, tak, prawda? Żeby, no, po prostu, żeby zatkać te otwory M-Lockowskie. Mamy też takie nakładki podwyższające bakę. Kolejny element, no dobrze by było mieć jakieś przyrządy, nie? Przyrządy, a może ten, jak już polecieliśmy z kolbą, to może ten chwyt, damy radę? No, postaramy się. Tutaj trzeba troszeczkę cierpliwości i wytrwałości naszych widzów, bo musimy odkręcić chwyt, który jest. Oryginalny. Jeżeli mi przytrzymasz, to zastosujemy tutaj chwyt szybciutko. Chwyt marketingowy. Tak. Okej. Okay. Wyszła. Tak, wyszła. A, jest faktycznie. Tak jest. I mamy, o właśnie tutaj, pamiętajmy, to jest taki element, który jeżeli zgubimy, to będziemy musieli odzyskać, a jeżeli będziemy musieli odzyskać, no to... Ja wziąłem dwa. Tu jest klasyczny, a tu jest ten beaver tail, czyli z tym ogonem, ty miałeś... Ja miałem z ogonem podobnie, tak. Nie będę tutaj przytaczał firmy, ale miałem podobny układ, więc zastosujemy taki, jaki był, względnie, żeby, powiedzmy, pokazać, zademonstrować właśnie ten element modyfikacji, ze względu na to, że ten chwyt nam się, ta dłoń nam się zupełnie inaczej układa. Nie? Tak, dokładnie. Tomek montuje, ja wam opowiadam. Słuchajcie. Jeśli chodzi o te chwyty, mają genialne teksturowanie. Dosyć ostre, ale wystarczająco fajnie, żeby po prostu ta ręka gdzieś tam nam nie schodziła, jak jest na przykład śliska czy mokra. Chwyt ma trochę mniejszy kąt niż fabryczny chwyt w AR-15. I jest to też na pewno wygodniejsze w momencie, kiedy pracujemy z tą bronią tutaj na krótko. Wtedy ta ręka nie musi nam się tak, wiecie, wyginać pod takim dziwnym kątem. Ona jest bardziej tak po prostu naturalnie, jeśli chodzi o dłoń. Dobrze, mów, zagaduj naszych widzów, a ja już mam chwyt zamontowany. Co prawda, to jest wszystko tak trochę z innej kolorystycznej mańki, ale jeśli chodzi o kolory w ogóle, to zaraz wam powiem. Wszystkie elementy B5 System są w kolorach czarnym, Flag Dart Earth, Coyote, Green i Wolf Grey, czyli mamy 5 kolorów do wyboru. To teraz tak, patrząc z układu, mamy zamontowany chwyt pistoletowy. Dzięki temu chwytowi możemy, tak jak wspomniałeś wcześniej, poprawić ergonomię chwytu, jak też kąt. Tak. Bo to wspominałeś wcześniej, nie każdemu pasuje kąt, który jest pierwotnie, lub powiedzmy gdzieś tam nawet ktoś posiadał wcześniej, bo zdarza się, że kupujemy karabinek od kogoś. A my dzięki
specyfice chwytu możemy dostosować i kąt, i polepszyć ergonomię chwytu. Tak, pod siebie, robimy to wszystko pod siebie. Kolejny element, może przyrządy. Optyka? A może mechanikę zastosujemy, czy nie? Mam przyrządy. Mam ze sobą przyrządy otwarte, muszka i przyziernik. Zrobimy tak, założymy przyrządy mechaniczne w celu tak zwanego backupa, a kolimator Vortexa AMG UH1, który będzie jakby w specyfice tego działania dynamicznego. Dobra. Do każdego osprzętu albo jest dedykowany już zestaw kluczy, tak jak chociażby w pudełku, jeśli chodzi o kolimator, powinien być klucz lub mamy to szybkie zapięcie. Co do przyrządów, no to różnie bywa, będzie czasami trzeba się zaopatrzyć w zestaw odpowiednich kluczy, aby móc zamontować takie przyrządy na broni. No i tak jak wspomnieliśmy wcześniej, dorobiliśmy się przyrządów mechanicznych. No to co, Olo, montujemy teraz celownik, tak? Tak, holograf Vortexa. Tak jest, holograf Vortexa. Tutaj mamy na szybki montaż, bardzo fajne rozwiązanie, nawet do obsługi czy do czyszczenia, bo czasami może trzeba będzie umyć ten karabinek w jakimś wymiarze, no to tutaj po prostu zwyczajnie, jeżeli mamy zaznaczoną strefę, gdzie jest montowany, to zdemontujemy, założymy i mamy. I siedzi. Tutaj co prawda wziąłem jeszcze powiększalnik, akurat do tej wersji, typowo dedykowany, ale to jest typowo z CQB robimy, więc wydaje mi się, że tutaj ten powiększalnik nie jest potrzebny. Tak, ale możemy, to też nie jest problem, żeby za ułamek sekundy delikatnie zmodyfikować karabinek po pewnym zakończeniu, bo odkręcimy przyrządy szybko, mechaniczne i zademonstrujemy, jak będzie wyglądał karabinek z powiększalnikiem. W porządku. Lecimy dalej. To, co jest bardzo istotne w ogóle w tego typu broni dla żołnierza, to jest oświetlenie. Tak, i ja mam pełen zestaw od Feniksa. To znaczy, co mam na myśli? Dwie latarki, bo akurat do dwóch karabinków chcielibyśmy to zrobić. Włącznik taktyczny żelowy. Odkręcamy sobie tutaj tą końcówkę, wkręcamy włącznik żelowy. Tutaj jest montaż właśnie do M-Locka na ten włącznik żelowy, tak żeby nam to wszystko nie latało, żebyśmy nie musieli na jakieś trytyki tego robić. I to wszystko jest feniksowskie. No i montaż do latarki. No i montaż oczywiście też na M-Locka do latarki. No to super. I montujemy. Zaczynamy od montażu. Wyśmienicie. No i mamy to. Bardzo widzę już ciekawe rozwiązanie, które pojawia się tutaj w wymiarze M-Lockowskim. Okej, wracamy. Jak widzicie, wprawne oczy zobaczą, że zmieniliśmy karabinek. Tak. Dlatego, że wcześniej mieliśmy łoże w systemie K-Moda, a teraz mamy M-Locka, bo cały osprzęt mamy praktycznie w M-Locku, więc musieliśmy zmienić. Tak, ale to było tak jakby w elemencie szybkiej zmiany, ze względu na to, że tutaj jest bardzo fajny, sprytny montaż do latarki właśnie w M-Locku, który pozwala nam płynnie i szybko zamontować latarkę w odpowiednim miejscu, bez zbędnych komplikacji. I tak? Bez narzędzi dodatkowych. I bez dodatkowych narzędzi, a przykładem jest chociażby to, w takiej formule, czy to będzie w systemie dół, czy element, jeżeli zamontujemy latarkę w układzie góra. Także bardzo fajne mocowanie, które pozwala nam bardzo szybko zamontować latarkę. Okej, teraz tak, mamy dwie latarki Feniksa, obydwie mega fajne. PD35R, myślę, że ona będzie lepsza tutaj, ona jest mniejsza i do tego zestawu bardziej CQB będzie bardziej pasować. I wymieniam w takim razie ten system załączania. Tak. Jak to się mówi, mamy przełącznik żelowy. Żelowy, taktyczny. Tak, taktyczny, który możemy umieścić i umocować w różnej formie i w różnym układzie. Także, tak jak powiedzieliśmy, wcześniejsza możliwość personalizacji tego systemu. Tutaj będziemy mieli teraz możliwość zamontowania całego układu. Latarka z montażem. I teraz, tak, podtrzymaj, ale teraz jeśli chodzi o układ przód, bardziej wewnętrznie. No właśnie. Ja powiem tak, no to jest tak, jeżeli mamy możliwość albo
jakby taki element dostępu do treningu, który jest ekstremalny i będziemy wybijać szyby w aucie albo jakiekolwiek inne, extreme, no to dobrze by było chronić tą latarkę, nie? Jeżeli raczej strzelamy dynamicznie, oczywiście w jakiejś formie tam taktycznej, gdzie nie będziemy eksponować albo nie będziemy aż nadwyrężać naszego karabinka w ten sposób, no to ta latarka może wyjść do przodu ze względu na to, że za chwilę zamontujemy tłumik. No właśnie. I wtedy on i tak ona będzie, tak, nie będzie na przodzie. Dosłownie. Więc powiedzmy, montujemy sobie na tej części przedniej, górnej. Tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, żeby mieć dostęp do zwolnienia przyrządów mechanicznych. Ale nie ma tutaj konfliktu po tym elemencie zapoznania się z całym układem. Jest to wszystko poręczne i dostępne. No to mamy teraz jakby kolejny etap montowania naszego przełącznika. Tak, i co prawda możemy dokupić sobie ten montaż do przełącznika żelowego na M-Locka, ale można sobie też zastosować, w komplecie jest ten velcro, do którego doklejamy sobie do karabinka, tak. I wtedy doklejamy to. I doklejamy w odpowiednim miejscu, układzie. Jeszcze jest klarowanie przewodu kabla. No to robimy już w indywidualnym zakresie takim, że czy to będzie układ tak jak tutaj chociażby weźmiemy w tym elemencie, tak żeby dostosować podczas chwytu, czy będzie gdzieś niżej w układzie takim, że przełożymy karabinek. Że jeżeli chwytamy i będziemy operować w układzie tutaj dłoni, możemy, a możemy oczywiście w górnej części karabinka, gdzie jest ten układ bardziej jakby mobilny i bardziej taki dostępny na kciuka, tylko trzeba mieć na uwadze, że też operujemy kciukiem na wysokości naszych przyrządów celowniczych, nie? Czyli wszystko zależy jakieś tam do naszych preferencji. Czyli gdzie montujemy? Słuchaj, tu mamy akurat kolejny M-Lock, tak? Tak? Także tutaj to jest jakby rozwiązanie proste. Możemy zamocować po drugiej stronie karabinka. Tak jak mówiliśmy, na chwyt, jeśli chodzi o palce. I będzie to kolejny element rozwiązania, który pozwoli nam, powiedzmy, działać na zasadzie takiej. Jedyna modyfikacja to tutaj przy tym karabinku uchwyt i chwyt był zamontowany w takiej formule, więc trzeba będzie go dostosować teraz tak, żeby płynnie i w pełną dłonią objąć karabinek, łoże, które, powiedzmy, będzie pozwalało nam na stabilne trzymanie karabinka, nie? Dobra, mamy to. Latarka założona, czyli cały zestaw, jeśli chodzi o Fenixa. Oczywiście wszystko kupuje się oddzielnie. Mamy latareczkę. Tak. Dalej mamy montaż pod M-Locka. Dosłownie, i to bardzo szybki montaż, bez konieczności jakiegoś wielkiego sprzętu. Oczywiście będzie trzeba mieć tutaj, jeśli chodzi o imbusy, ze względu na to, że ta latarka, żeby nam płynnie, fajnie, stabilnie weszła, musi być lekko zluzowany ten montaż, a później musimy go dokręcić, nie? Latarka PD35R jest to latarka, powiedzmy, taktyczna, bardzo duża moc świecenia. Ona ma ten włącznik taktyczny, ale też spokojnie może służyć tak. Jest ten klasyczny włącznik, więc spokojnie może służyć na co dzień. Oczywiście. Jeśli sobie ją zdejmiemy. No i dodatkowo mamy ten montaż pod włącznik żelowy i to całość jest właśnie od Fenixa i stanowi bardzo fajny taki zgrany element. Co jeszcze, jedynie byśmy tylko ten klarowali, tak, przewód, tak, kabel. No to tutaj zastosujemy wszędobylskie trytytki, tak, które pozwolą nam, opaski zaciskowe, które pozwolą nam po prostu sklarować ten kabel, żeby nam nie przeszkadzał i w jakiejś formie powodował, że nie dojdzie do jakiegoś uszkodzenia. No a poza tym będzie porządek na karabinie, tak, żeby to wyglądało tak, jak powinno wyglądać. I tyle. No kolejny element to tłumik, tak? Mój tłumik, Valhalla Industries, polski tłumik, akurat to jest model Thor MK2. Krótszy, czyli tak do typowo do CQB będzie się nadawał. Tak. Będziemy mieli taki fajny zestaw, który będzie bardzo rasowo wyglądał na tłumiku, na optoelektronice z doświetleniem i, tak, i tyle. Teraz tak, chwyt przedni, to też jest MagPul.
Tutaj można, on jest takim lekkim skosem, można go sobie tak zamontować albo, albo w drugą stronę. Tak, ja tutaj tylko zasugeruję, że on jest założony tutaj stosunkowo bardzo mocno do przodu. Dla mnie, jeżeli mówimy już o układzie, tak, to raczej sugerowałbym, żeby założyć go leciutko go lekko wycofać, niewiele, bo tutaj naprawdę, żeby nie powodowało kontaktu, dłoń nie pobyła w kontakcie z tłumikiem, bo to może spowodować oparzenie przy intensywnym ogniu, no o czym się mogliśmy niedawno przekonać, tak. Czyli delikatna modyfikacja, nie jest to też jakiś element uciążliwy, bo mamy tu impuls i zwyczajnie możemy po prostu odkręcić, przekręcić i przestawić, ustawić według oczekiwań. Mamy dwa pasy, tutaj mamy expander na wpięcie QD, które można wykorzystać centralnie, montując w strefie tutaj karabinu, bufera, lub tak jak mówiliśmy, mamy pas Makula. To jest Makula. Tak, mamy tutaj element wpięcia, które wykorzystujemy, QD, i mamy element karabinczyka, który też wykorzystujemy z elementem blokady i możemy w tym układzie mieć pas dwupunktowy. Wszystko zależy, co sobie tutaj po prostu dokręcimy. Tu akurat mamy ten montaż QD. Tak, 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 oczywiście. Montaży jest bardzo dużo. Mamy przewieszki, mamy możliwość zapięcia na jednopunktowy karabinczyk, mamy QD, mamy czasami elementy wpięcia, tak jak tutaj. O, mamy, nie czasami, tylko mamy elementy wpięcia w kolbę. Także rozwiązań jest ogrom. Kolba też ma tutaj też do pasa, w tym miejscu. Oczywiście, te dwa elementy. Do klasycznego montażu. Tak. Czyli tak jak tutaj mamy przepinki, możemy zamiast wykorzystać wpięcie tym rozwiązaniem, normalnie przewiesić pas na właśnie na kolbie i tyle. Tak, czyli ten montaż jest jakby dowolna ilość i... Tak, także rozwiązań bardzo dużo i też, jak powiedzieliśmy, to jest indywidualne preferencje do tego, w jaki sposób i co umieścić. I słuchajcie, tak to wygląda. Tak by wyglądał setup, czyli ta konfiguracja AR-15 w takiej wersji CQB. Podstawowej, tak, krótszej. Bo jeszcze możemy zamontować celownik laserowy i tak dalej. Także po prostu zwyczajnie tych rozwiązań jest jeszcze troszeczkę, ale to, co dzisiaj mamy, jest optymalnie dzisiaj. Tak, jeszcze wspomnę, oferta UTG, czyli Lipersa, jest teraz bardzo duża. To nie jest ten Lipers, który był te kilkanaście lat temu, który kojarzył się z raczej niskiej jakości produktami. Na przykład tutaj mamy zaczep dźwigni przeładowania. Taki ten pazurek. To też jest wszystko Lipers. I wejdźcie sobie do nas na stronę na kolba.pl i tam możecie naprawdę dużo fajnych elementów też znaleźć właśnie do konfiguracji AR-a. Tak, ten właśnie, tak jak mówiłeś, zaczep, pazur, chwyt powoduje, że mamy dużo większą powierzchnię, jeśli chodzi o zwolnienie żerdzi przeładowania. Dodatkowo są jeszcze też obustronne, więc dzięki czemu strzelec prawo-leworęczny lub jak strzelamy prawą ręką, prawą lub lewą ręką obsługujemy broń, to mamy możliwość bardzo płynnej pracy i bez problemu działania na karabinku, nie? Tak, i tak oto skonfigurowaliśmy tą wersję CQB. Nie będziemy może już konfigurować drugiej wersji dłuższej, ale możemy też opowiedzieć o tym, co moglibyśmy zastosować. Jeśli byśmy mieli lufę 16 cali, czyli taką, takiego AR-a, z którego można strzelać na 500, 600, a nawet 700 metrów, niektórzy się pokuszą, wtedy przydałoby się trochę większe powiększenie. No tak, bo wracając jakby do specyfiki mojej pracy, jeżeli zdarzało nam się wychodzić w teren, to zakładaliśmy co prawda nie lunety biegowe, bo w tamtym czasie we firmie nie było lunet biegowych. My mieliśmy Elkany. Aha, powiększenie razy 3? 4. Razy 4. Znaczy tak, może to był wiadomo, starsza wersja miała 3, do karabinów ciężkich mieliśmy 6, ale to już wiadomo zasięg, a obecnie mamy 4. Więc w nowych wersjach Elkana mamy 4 i wtedy można by było, ale dzisiaj założymy. No tutaj mamy Primary AMSA, czyli nowa marka w Polsce. My o tym sprzęcie już robiliśmy materiał wcześniej, ale są to świetne celowniki, dużo modeli biegówek.
bardzo dobra jakość za rozsądną cenę, także... Na nasz karabin moglibyśmy założyć właśnie tą lunetę biegową, dzięki czemu budujemy specyfikę patrolową albo na dystans w dużo albo optymalnym wykorzystaniu oddziaływania pocisku karabinu, tak? Zrobimy teraz taką szybką modyfikację, bo nie będziemy rozwijać tego bardzo mocno, ze względu na to, że karabin po części już jest ubrany. Założymy do niego lunetę biegową, tak jak powiedziałeś, Primary Arms SLX-a. Wcześniej żeśmy robili o niej program. Zmienimy lekko, jeśli chodzi o specyfikę kolby, dlatego żeby pokazać i pokazać możliwość wykorzystania tej kolby z zasobnikami na baterie lub jakieś elementy. Założymy też tylko i wyłącznie, może nie tyle założymy, co zaprezentujemy kolejny element chwytu, który można wykorzystać w przedniej części karabinu w celu lepszej ergonomii chwytu i poprawy chwytu, jeśli chodzi o operowanie na karabinie i pracę. Pewnie, czemu nie? Czyli tutaj mieliśmy, powiedzmy, taką czarną taktykę, sprzęt do czarnej taktyki, a teraz robimy sprzęt do zielonej taktyki. Tak, powiedzmy, bo ta luneta da nam dużo większe możliwości wglądu w tak zwaną strefę, teren, dzięki czemu nawet jakbyśmy chcieli coś zidentyfikować, to dzięki temu celownikowi to zrealizujemy. No to lecimy. Działamy. Poprawiamy. Tutaj jest bardzo prosty element blokady, bo zanim odepniemy celownik, musimy tutaj zwolnić tą właśnie blokadę. I wtedy celownik jest nam po prostu płynnie zdejmowany ze strefy tutaj górnej części karabinu. Montujemy lunetę. Jeżeli się przyjrzymy dobrze, to oczywiście przyrządy mechaniczne w tym układzie nam tutaj do niczego nie będą potrzebne, ale one nie kolidują z lunetą, czyli jeżeli przyszłoby nam, że w jakiejś formie coś tam się nam stało z tym tak zwaną naszą optyką, która praktycznie ma nam pozwolić ułatwić pracę, to mamy przyrządy mechaniczne, jeżeli szybko zdejmiemy i będziemy działać na mechanice. Ale to jest taki backup, który może być, nie musi. Ja tylko wspomnę, żeby nie montować montażu częściowo na tej części karabinka i na tej, bo tutaj ona jest tutaj łączona, dokładnie. Tak. Żeby nam się nic tam nie rozregulowało, zawsze łączymy na stabilnej części. Na jednej, tylko na tej jednej. Czyli w tym wypadku montujemy sobie tutaj. Co do kolby, to tak jak wcześniej żeśmy założyli tą, założymy nową, inną, poprzez obniżenie kołka, który blokuje. Ja tylko pokażę. Zauważcie, że ta jest większa, trochę cięższa, ale mamy tutaj większą powierzchnię styku z policzkiem. To może dla kogoś być po prostu wygodniejsze. A poza tym mamy to miejsce, dwa miejsca na bateryjki. Tak zwany element jakiegoś schowka, który pozwoli nam ułatwi życie gdzieś tam w działaniu. Przytrzymasz karabinek. O, i tutaj już zamontowaliśmy kolbę. Bo ta jest co prawda cudna, ale wydaje mi się, że akurat nie do tego karabinka. Tutaj raczej do wersji ARA, jakiejś bardziej precyzyjnej. Tak, mielibyśmy karabinek 308, czy coś, co służy do dalszej pracy na 308 w dystansie. Z dłuższymi lufami powyżej 16 cali. Okej, okay. No tak to wygląda. Co jeszcze można... Tutaj jest inna latarka, jest to mocniejsza latarka PD36R i co prawda do zielonej taktyki ona mogłaby też się jakby przydać, nadać, ponieważ daje więcej światła, gdzieś tam w lesie oświetlić. Ale to zobacz, tak jak w przypadku tej latarki, to nie jest żadna filozofia, jeśli chodzi o montaż, bo odkręcamy tylko tylną część. Zwalniamy tylko element... Dupkę musimy wymienić, ponieważ tutaj mamy ten włącznik żelowy, jest inny. Tak. On jest dedykowany właśnie do tej wersji. Luzujemy tylko element mocowania, który jest tutaj. I latarka płynnie nam wejdzie w montaż. Trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli będziemy mocować tą mocniejszą latarkę, musimy wyjąć tutaj te wkładki gumowe, które są w naszym mocowaniu, ze względu na to, że może być problem z włożeniem, zamocowaniem tej latarki w chwycie. Jeżeli wyjęliśmy je, to latarka nam płynnie tutaj przechodzi przez obejmę, a my dokręcając ją w układzie chwytu,
O, dokręcamy. Latarka jest już zamontowana, ustabilizowana, a tutaj montujemy przełącznik nasz, który w układzie chwytu był już zamocowany. Wiadomo, klarujemy znowu przewód, bo on musi być sklarowany odpowiednio i mamy cały układ przywrócony, o tak można nazwać. I prezentacja. Tak. Jak powiedziałem, jeżeli chodzi o jakby dystans umiejscowienia latarki, no to już jest indywidualnie. Ja raczej latarki mam wycofane. Wiadomo, też cień, bo mówimy o tłumiku. Jeżeli założymy, no to ta latarka będzie nam miała tutaj pewnego rodzaju cień. Ktoś może powiedzieć, czy jakiś tam element nie do końca precyzyjnie świeciła, ale to tak jak powiedziałem, no to raczej patrzę z perspektywy praktycznej użycia, żeby nie doprowadzić do uszkodzenia. Tym bardziej, że zauważmy, tutaj latarka ma też gniazdo ładowania, więc musimy mieć na uwadze to, że jest to już element zintegrowany z doładowania do działania jakby w takim układzie, że nie musimy demontować tej latarki z naszego karabinu. Okej, no i mamy to, czyli konfigurujemy pod siebie. Tak, konfigurujemy karabin według własnego uznania, tak jak wiele rzeczy, czy sprzęt, czy pasy, czy kamizelki, tak karabin jest indywidualnym układem, który każdy strzelec z czasem dość swojego doświadczenia może zbudować. Dzięki dostępności osprzętu, który jest chociażby w kolbie, po prostu zwyczajnie możemy stworzyć idealne rozwiązanie dla swoich potrzeb i realizować swoje pasje strzeleckie, jak też zainteresowania. Nic dodać, nic ująć. Lepiej bym tego nie powiedział. Słuchajcie, to będzie na tyle dzisiaj. Mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że myślę, że dzięki temu jesteście w stanie sami skonfigurować swojego Area, którego dopiero sobie kupiliście. Przynajmniej będziecie mieli jakiś zarys wiedzy na ten temat, jak to zrobić i co z czym się wiąże. Tak, tak jak powiedziałem, tutaj żeśmy troszeczkę w międzyczasie mieli pewnych perypetii z tak zwanym elementem wyposażenia i osprzętu, który potrzebny jest do montażu tych zestawów. W następnym odcinku powiemy, w co się zaopatrzyć, jakie klucze, czy dobrze mieć taki zestaw, czy inny, ze względu na to, żeby ułatwić sobie po prostu pracę przy tym karabinku i aby później nie biegać i nie szukać jakichś tam rozwiązań, które po prostu pozwolą nam, czy zamontować powiedzmy jakiś element celownika, czy element latarki, czy element czegokolwiek innego, a będziemy już na miejscu mieli tak zwany warsztat niezbędny do tych naszych modyfikacji. Super, bardzo dziękujemy za Twoją wiedzę. Nie ma problemu. Bezcenną. I co, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć, pozdrawiam.